Cześć, dzisiaj zaczynamy nowy cykl spotkań pod tytułem Teoria. Teoria budowy miast gwiazd. Pozwoliłam sobie skopiować schemat częstochowy, czyli miasta gwiazdy częstochowskiej, bez zabudowań w środku. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na twierdzę w Częstochowie często mówi się ostra brama. Skąd się wzięło to? Otóż mamy taką sytuację, że przed wejściem do klasztoru mamy takie coś. No, takie coś. I to jest rodzaj takiego małego bastionu, który osłania nam główne wejście do klasztoru. Tu się tak trochę wchodzi pod górę, po takiej pochylni i tu się wchodzi. I analizowałam na satelicie kąt tego i wyszedł mi około 75 stopni. I od tego wyszłam, resztę sobie narysowałam tak mniej więcej w skali. Częstochowska twierdza ma około 200 metrów tutaj, na 200 metrów tutaj. Nie dokładnie, chociaż możliwe, że satelita nie jest jakoś wybitnie idealna. Pamiętajcie, że i mapy, i satelity nie są idealnym odwzorowaniem. W rzeczywistości czasami są trochę rozciągnięte. Czasami nawet drogi są trochę poprzesuwane względem sygnału GPS, no to nie są duże teraz różnice, kiedyś to potrafiło być nawet kilkanaście metrów, dzisiaj to jest o wiele mniej, no ale powiedzmy, że jest to ideogram, tak, między, mogło się na budowie trochę poprzesuwać, nie będziemy z tego strzelać, natomiast tutaj chodzi o konstrukcję, jak konstruujemy twierdzę gwiazdy na kwadracie. Pierwsze co robimy, to wyznaczamy sobie kwadrat środkowy, którego wierzchołki będą nam wyznaczać resztę. Po co to w ogóle jest? Ja wiem, że są różne teorie na temat, dlaczego są bastiony, że to jest niepraktyczne, jeśli chodzi o strzelanie z armat, że jest średnio praktyczne, jeśli się chce bronić nawet. Ja nie będę wchodzić w szczegóły. Jest tam jeszcze kilka innych teorii spiskowych odnośnie tego, że miały one chronić przed falą dźwiękową na przykład, albo wodną. Ja mam pewne wątpliwości odnośnie tego, dlatego że jeżeli mówimy o jakimkolwiek ataku sonicznym, to on może iść z powietrza, a z powietrza taka gwiazda jest zupełnie niechroniona. To, co tutaj mamy, chroni tylko poziomo. Zatem w momencie, kiedy je konstruowano, albo nie było zagrożenia z powietrza, albo miasta gwiazdy w ogóle nie służyły pierwotnie do obrony. Do czego? Do tego zmierzam właśnie. O co chodzi z bastionem? O co chodzi w ogóle z konstrukcją tego typu? Mamy dosyć wysoki, no nazwijmy to budowlę ziemną, bardzo wysoką, bo to co teraz jest nad ziemią, to wystaje tylko kawałek, w rzeczywistości tam jest jeszcze wiele metrów pod ziemią. No, nie wiem do końca ile, ale myślę, że drugie tyle spokojnie, czyli powiedzmy, że taka twierdza mogła mieć nawet 50 metrów wysokości, może więcej nawet. I żeby nam się ta ziemia nie rozjechała, bo tutaj będzie taka sytuacja, że będzie nam się ten mur przewracał, musimy wzmocnić narożniki. Co robimy, żeby wzmocnić narożniki? Na przykład budując jakieś buły tutaj, ale ta buła wcale nie musi być okrągła, może być kanciata. Chodzi tylko o to, żebyśmy tutaj mieli w tej części coś więcej, jakaś większa część ziemi, która będzie tutaj obmurowana. I wtedy będzie nam ten narożnik trzymał i nie będzie nam się rozjeżdżał twierdzy. Do czego służyły te? Tego nie wiem. Być może zostały dobudowane później. A być może są jakąś częścią podziemia, którego nie znamy. Najczęściej wewnątrz jeszcze były takie okrągłe, pojedyncze jakby kominy. Nie wiem co to było. Takie niby wieże, ale one były dosyć niskie, dopiero później zostawały najczęściej nadmurowywane wyżej. Ale oryginalnie one były niskie, ledwo wystawały z ziemi. To tyle. Co dalej robimy, żeby skonstruować gwiazdę? Skoro już mamy te cztery punkty, to teraz przeprowadzamy wszystkie możliwe kierunki, które możemy, dosyć łatwo. I teraz tak, po wyciągnięciu tego zaznaczamy sobie te punkty. Jakiś tam punkt w jakiejś odległości, nie za daleko, nie za blisko. I, ale ten kąt będzie nam wyznaczało środek boku. Czyli jeżeli chcemy zrobić krótszy ten bastion, to on będzie tutaj bardziej wypłaszczony.
Jeżeli dłuższy, no to będzie pod większym kątem, ale dalej będzie wyprowadzany ze środka. Natomiast jeżeli chcemy tutaj zrobić te środkowe bastioniki, to z tego samego punktu znowu przeciągamy tu parę linii, tu ten, i na przecięciu będziemy mieli piękny kąt. Jeżeli będzie dalej od twierdzy, od tego głównego muru, to ten kąt będzie ostrzejszy. Jeżeli bliżej, to będzie bardziej płaski. I dokładnie w ten sam sposób możemy też tworzyć gwiazdy pięcioramienne, sześcioramienne i tak, i o różnych kształtach. Być może kiedyś narysuję bardziej skomplikowaną. Chciałam tylko na takim schemacie przedstawić, jak to w ogóle matematycznie wygląda. Z tej geometrycznej, z geometrycznego punktu widzenia. Tutaj, aha, tutaj mi jeszcze wyszło 110 stopni. To są mniej więcej te proporcje, które ma klasztor częstochowski, to znaczy jego ta twierdza, który otacza klasztor. Być może oryginalnie nie było klasztoru, dlatego że mamy na starych mapach twierdzę, ale bez zabudowań w środku. To jest dosyć ciekawe. Być może tam jest jeszcze dużo, dużo podziemia. Możliwe, że tutaj kiedyś było wgłębienie. Właśnie, bo jeszcze często są tutaj wgłębienia. Już na planie kwadratu, bez żadnych jakichś cudów. Z tym, że one zazwyczaj nie są prowadzone dokładnie od tego punktu, tylko raczej trochę wewnątrz, czyli powiedzmy odrobinę w środku. I tutaj jest najczęściej z jednej strony przebicie. Nie wiem, czy zawsze było, czy tylko zostało przebite. Ale tu rodzaj, tutaj jest też trochę tuneli najczęściej. Jak one przebiegają dokładnie, to ciężko powiedzieć, bo rzadko kiedy nam pokazują wszystkie. No ale to jest taki, można powiedzieć, taki wstęp do tego, bo będę się starała zrobić model. Na razie mamy tylko taki plan geometryczny, żeby wiedzieć, jakiej długości boki wycinać z tekturki, może z pianki, jeszcze się nie zdecydowałam z czego. Na pewno chciałabym zrobić coś, co będzie łatwe w obróbce, co będzie łatwo zasypać ziemią i piaskiem, bo będziemy twierdzę zasypywać piaskiem, będziemy obserwować, jak ona się zachowuje. Nie wiem, czy wsadzę ją do wody, no jeżeli zrobię ją z tektury, to nie będę mogła jej wsadzić do wody, dlatego myślę o innym materiale. Może jakaś pianka, no nie wiem, nie mam teraz jeszcze pomysłu. Może jakiś plastik, ale cięcie plastiku nie jest łatwe. Musiałabym też skombinować jakąś pleksę, może wtedy byłoby łatwiej. No ale klejenie pleksji też nie jest znowu takie proste. No nic, nie lubię kleić makiet, ale wiem, że zwykłemu człowiekowi trzeba po prostu pewne rzeczy pokazać. I opowiadanie o nich nie zawsze pozwala mu zrozumieć, a na modelu możemy sobie różne rzeczy przedyskutowywać, przydałby nam się taki model. To też będziemy robić model, dzisiaj tylko taki zwiastun. Następne filmy wkrótce. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania filmów, polecania znajomym i tak dalej. Do usłyszenia.